Dziś opowiemy sobie o kilku interesujących i ważnych praskich budynkach, których na darmo szukać w krajobrazie dzielnicy. Pozostały głównie na zdjęciach i we wspomnieniach. Budynek, o którym chciałbym opowiedzieć najpierw, miał być remedium na deficyt oferty kulturalnej dla mieszkańców Pragi. Zapamiętany został przede wszystkim jako dom żołnierza. W XIX wieku w porównaniu z lewobrzeżną Warszawą oferta kultury na Pradze była, mówiąc delikatnie, skromna. Największy problem, jaki wskazywano, leżał w braku odpowiedniej infrastruktury, czyli budynku, który mógłby służyć za teatr, dom kultury lub miejsce interakcji społecznej, bez względu na porę roku i pogodę. Z inicjatywy rosyjskiego Kuratorium Trzeźwości, instytucji powołanej przez cara w celu krzywienia, ograniczania spożycia alkoholu i dostarczania rozrywki oraz kultury, taki budynek został wzniesiony na skraju Parku Praskiego vis-a-vis kościoła świętego Floriana. W 1903 roku, po ukończeniu budowy, obiekt przyjmował już uczestników pierwszych wydarzeń. W budynku urządzono herbaciarnię, czytelnię i wypożyczalnię czasopism i książek, pomieszczenia służbowe, a w głębi to, co było jego najważniejszym elementem, czyli salę teatralną na 500 widzów wyposażoną w krzesła oraz balkony. Na pierwszym piętrze pomyślano również o sali tanecznej oraz bilardowej. Z początku gwiazdą tego miejsca bez wątpliwości był zespół Teatru Ludowego. Jego artyści, aktorzy, grali sztuki o charakterze mieszczańskim, komediowym, wodewilowym, raczej lekkim. Bardzo szybko jednak gwiazda przybladła i teatr zawiesił swoją działalność. Na kolejne przedstawienia trzeba było czekać niemal 10 lat. Odnowiony budynek znów zapełnił się publicznością w 1916 roku. Pod kierownictwem Józefa Popławskiego sezon rozpoczęto dramatami Miód Kasztelański Kraszewskiego oraz Moralność Pani Dulskiej Sapolskiej. Ale to dopiero w okresie dyrektorowania Bolesława Gorczyńskiego teatr niemal wzbił się na zupełne wyżyny. Recenzenci i krytycy nie ukrywali zachwytu, ale lewobrzeżne przybytki sztuki scenicznej zazdrości. Teatr, choć w skromnych warunkach, potrafił wystawiać takich twórców jak Szekspir, Molière, Słowacki lub Fredro. Choć wkrótce Gorczyński objął w zarząd inną scenę na terenie już lewobrzeżnej Warszawy, aż do wakacji 1928 roku teatr pod różnym kierownictwem realizował bardzo bogaty program przedstawień. Niestety, ciągłe kłopoty finansowe zdecydowały o jego zamknięciu. Co się stało z obiektem? Został wkrótce przekazany pod zarząd wojskowy. Nie przez przypadek. Warto przypomnieć, że w pobliżu istniały rozległe koszary. Po odnowieniu i modernizacji otwarto budynek 10 listopada już jako dom żołnierza. Wojacy oraz ich cywilni goście mogli tu skorzystać z herbaciarni oraz świetlicy z czytelnią książek i prasy. Tu można było również posłuchać radia oraz wykładów historyczno-społecznych. Do dyspozycji żołnierzy była również jadłodajnia i elegancki zakład fryzjerski. W sali widowiskowej odbywały się przedstawienia teatralne oraz projekcje filmowe. W porze letniej otwierany był ogródek od strony parku. Tam również mieścił się pawilon sportowo-rozrywkowy ze strzelnicą i kręgielnią. Jeśli korzystacie z głównej alei parkowej, idąc w kierunku ogrodu zoologicznego, to miejsce po omawianym przybytku mijacie po lewej stronie. Jest tu teraz pusto. Budynek został zniszczony w czasie niemieckich bombardowań w 1939 roku. Ruiny wkrótce rozebrano. Po wojnie nie odbudowano już go, a teren na stałe został włączony do Parku Praskiego. W czerwcu 1868 roku olbrzymi pożar ogarnął niemal całą drewnianą zabudowę ówczesnej ulicy Ząbkowskiej. Silny wiatr utrudniał akcję gaśniczą podjętą przez dzielnych strażaków. Jednak szczególną uciążliwością wprowadzonej akcji był brak dostępu do wody. Tą trzeba było pobierać z mocno oddalonych źródeł. Efekt pożaru? Zgliszcza, na których co prawda po kilku latach wyrosła nowa, tym razem murowana zabudowa. Wiele z powstałych wówczas kamienic możemy oglądać i dziś. Ale nas interesuje inny efekt. Można powiedzieć, że efektem pożaru była bowiem decyzja o budowie na Pradze wodociągu. Zapomnijmy jednak o dostarczaniu wody do prywatnych mieszkań. Na to trzeba było poczekać jeszcze kilka dekad. Chodziło raczej o prosty system dostarczania wody do ulicznych hydrantów. Projekt takiego rozwiązania sporządził Alfons Grotowski, miejski inżynier,
ówczesny kierownik warszawskich wodociągów. Najważniejsze obiekty powstały mniej więcej tu, gdzie stoi jeden z bloków osiedla Panieńska o adresie Kłopotowskiego 2. System był dość prosty. Woda była czerpana z Wisły specjalnymi przewodami za pomocą pomp sądzotłoczących. Pompy zlokalizowano niedaleko w murowanym parterowym budynku. Aby mogły zasysać wodę, uruchamiano specjalną lokomobilę, taką ciężką maszynę, trochę przypominającą mały parowóz. A co gdyby doszło do awarii tej maszyny? Odwoływano się wówczas do tradycji. Na pomoc wołano cztery konie zaprzęgnięte w kierat. Woda następnie trafiała do sąsiedniego okrągłego zbiornika o pojemności kilkudziesięciu tysięcy litrów, a potem była rozprowadzana rurami do hydrantów ustawionych w najważniejszych punktach, aż do wspomnianej ulicy Ząbkowskiej. Odpowiedni przepływ zapewniała wieża ciśnień. Zbiornik oraz wspomniana wieża stanowiły jeden budynek o dość ciekawej szacie architektonicznej. Załoga obsługująca wodociąg mieszkała tuż obok niego. Kiedy woda popłynęła rurami po raz pierwszy? Ponad rok od pożaru, na jesieni 1869 roku. Przez kolejne lata rozbudowywano system rur, którymi zaczęto doprowadzać wodę także do zdrojów zlokalizowanych na niektórych posesjach. Posesjach ważniejszych publicznych budynków, między innymi do pobliskiego szpitala praskiego. A jak było z jej jakością? Woda była niefiltrowana. A sytuacji nie polepszało, delikatnie mówiąc, funkcjonowanie w pobliżu miejskiej rzeźni, która nieczystości odprowadzała wprost do rzeki. Ten problem został rozwiązany dopiero, gdy Pragę włączono w warszawski system wodociągowy, zapewniając lepszą, bo filtrowaną wodę. Odpowiedni przewód, podwieszony pod mostem Kierbedzia, zaczął dostarczać wodę na Pragę pod koniec XIX wieku. Wodociąg Grotowskiego przestał być potrzebny. Co się z nim stało? Wiemy, że nieużywany wodozbiór zwierząt ciśnień przetrwały II wojnę światową. Są doskonale widoczne na archiwalnych zdjęciach. Zostały jednak ostatecznie rozebrane, by ustąpić miejsca nowym inwestycjom. Zniknięcie kolejnego obiektu, o którym chciałbym opowiedzieć, ma w sobie coś symbolicznego. To niemal zamknięcie dziejów praskiej gminy żydowskiej. Przyczyny rozbiórki ponad stuletniej synagogi, stojącej na placu u zbiegu Jagiellońskiej i Kłopotowskiego, bo o nią właśnie chodzi, wciąż stanowi zagadkę. Pod względem architektury była unikatowa. Dlaczego? Miała formę dwukondygnacyjnej rotundy nakrytej stożkowym dachem. Taki projekt przedstawił architekt Józef Lessel. Badaczka tematu Eleonora Bergman przyznała, że synagog w Europie o podobnej bryle naliczyła tylko 6, a do ukończenia tej praskiej w 1836 roku tylko jedną. Synagoga była nie tylko centrum życia religijnego praskiej społeczności żydowskiej i charakterystycznym obiektem w praskim krajobrazie, ale od początku XX wieku wraz z pobliskimi kościołem świętego Floriana i cerkwią świętej Marii Magdaleny dosadnie świadczyły o wielokulturowości tej części Warszawy. Ze zdjęć i opisów wiemy, że budynek, choć zdewastowany i zaniedbany, przetrwał II wojnę światową w stanie pozwalającym na jego restaurację. Został jednak rozebrany. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Z zachowanych dokumentów wynika, że ta bezsensowna decyzja nastąpiła nagle, pomimo że obiekt traktowany był wówczas jako zabytek. Ba, pojawiły się przecież pomysły jego odbudowy i adaptacji na cele muzealne. Kiedy dokonano rozbiórki? Do odpowiedzi może nas delikatnie przybliżać dokument, jaki kilka lat temu znalazłem w jednym z archiwów. Wskazuje on, że takie prace mogły się odbyć na jesieni 1953 roku. Co było potem? Na placu po synagodze najpierw zorganizowano przestrzeń rekreacyjną dla dzieci. W latach 70. na pustej działce projektowano budowę nowoczesnego obiektu mającego pomieścić Urząd Stanu Cywilnego. Pomysł nie został zrealizowany.
W 2002 roku warszawianista Janusz Sujecki przeprowadził archeologiczne badania sondażowe w tym miejscu. Zgodnie z założeniami natrafił na ceglane 60-centymetrowe fundamenty synagogi. Powstał wówczas śmiały pomysł jej odbudowy, jednak nie został zrealizowany. Obecnie znajduje się tu plac zabaw pobliskiego przedszkola. A pamiątkami po synagodze są zabytkowe ogrodzenie z 1914 roku oraz kilka fotografii przedstawiających sylwetkę świątyni oraz jej wnętrza. Wydawałoby się, że największym wyzwaniem dla uczniów jest po prostu nauka. A jednak, na przełomie XIX i XX wieku dla praskich dzieci, co wcale nie odbiegało od warszawskiej normy, wyzwaniem było także samo miejsce jej pobierania. Szkoły lokowane były wówczas w lokalach prywatnych, w przystosowanych mieszkaniach, w zwykłych kamienicach. Źle doświetlone, słabo wietrzone, przepełnione, niedostatecznie dogrzane zimą, z toaletą często na podwórzu. Plany szkolnego kilkupiętrowego gmachu dla praskich dzieci opracował Apoloniusz Nieniewski. Poza licznymi, dobrze doświetlonymi i przestronnymi klasami, do dyspozycji dzieci była także sala gimnastyczna i gabinet lekarski. Budynek zlokalizowano na działce miejskiej u zbiegu Szerokiej i Namiestnikowskiej, czyli dzisiejszych Kłopotowskiego i Sierakowskiego. Warto wspomnieć kilka słów także o firmie prowadzącej same prace budowlane. Otóż przetarg na ich wykonanie wygrała firma Władysława Czosnowskiego, która doskonale znała te okolice. W swoim portfolio poza dziesiątkiem budynków miała bowiem sąsiedni kościół świętego Floriana. Zresztą, jak podkreślano w ówczesnej prasie, gmach szkolny o zarysach gotyckich miał się dostroić do kilka lat wcześniej ukończonego kościoła. Firma dość żwawo wywiązała się z umowy. W 1905 roku, po skończeniu prac budowlanych i wyposażeniu w meble, budynek został oddany do użytku. W szkole zainstalowały się liczne klasy mieszczące się do tej pory we wspomnianych lokalach prywatnych. Jak można się było spodziewać, jedni się wreszcie cieszyli, inni znów marudzili. Zauważono, że dla części dzieci taka centralna szkoła, choć przestronna i nowoczesna, jest położona za daleko od miejsca ich zamieszkania. Postulowano więc, i słusznie, budowę kolejnych gmachów na Pradze. Ze względów finansowych na to jednak trzeba było poczekać jakieś kolejne 20 lat. Po odzyskaniu niepodległości i uporządkowaniu numeracji formalnie funkcjonowały pod tym adresem dwie posiadające odrębne wejścia szkoły. Żeńska numer 49 oraz męska numer 51. W roku 1939 po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek w tym budynku. W czasie bombardowania Warszawy przez wojska niemieckie szkoła została zniszczona. Ruiny gmachu rozebrano jeszcze w czasie okupacji. Po wojnie w latach 50. w tym samym miejscu stanął budynek dzisiejszego Urzędu Dzielnicy, który widać za moimi plecami. Ostatni budynek, o którym chciałem opowiedzieć, może niektórych zdziwić. To kino Pracha. Kino Pracha? Jak to? Skoro stoi przy ulicy Jagiellońskiej. No, rzeczywiście. Jednak to kino stoi w miejscu poprzedniego, moim zdaniem całkiem udanego kina. To był rok 1950. W sobotni wieczór 28 października prascy kinomani mieli wielki powód do radości. Przy ulicy Jagiellońskiej oraz dzisiejszych Kłopotowskiego i Okrzei uroczyście otwarto kino Pracha z salą na ponad 1000 miejsc. Symboliczną wstęgę przecinał sam minister kultury Stefan Dybowski. Nowoczesny i elegancki budynek o przeszklonej bryle zaprojektowali Jan Bogusławski, który później w latach 70. kierował pracami przy odbudowie Zamku Królewskiego, i Józef Łowiński. Nazwa kina oraz data inauguracji jego działalności nie były przypadkowe. Miały przypominać o dobrych relacjach polsko-czechosłowackich. Tego dnia świętowano bowiem 32. rocznicę proklamowania Republiki za naszą południową granicą.
znalazło to również odbicie w repertuarze. Przez pierwsze dni wyświetlano jedynie propagandowy film Nowa Czechosłowacja oraz wystroju kina. Jego foyer udekorowano rzeźbionym w drzewie herbem czechosłowackiej stolicy. Z kinem tym wiąże się wiele wspomnień kilku pokoleń Prażan chodzących tu na filmowe premiery, tak zwane dziecięce poranki, no i oczywiście na randki, także do mieszczącej się w parterze kawiarni. Tu puszczane były filmy produkcji tak polskiej, jak i radzieckiej, europejskiej, a nawet i hollywoodzkiej, jak Gwiezdne Wojny. Co ciekawe, kino było zarządzane przez bardzo kreatywnych ludzi. Wprowadzili, podobno jako pierwsi w Warszawie, nocne seanse i kinowego Sylwestra. Odbywały się tu również spotkania z popularnymi aktorami, a także programy rozrywkowe na żywo. Opłaciło się. Przez pierwsze 10 lat kino odwiedziło, uwaga, rekordowe ponad 12 milionów widzów. Z przestrzeni kina sporadycznie korzystał także sąsiedni PEDET, organizując pokazy nowych kolekcji odzieży. W okresie transformacji jednosalowe kino zostało uznane za nierentowne. Pomimo protestów zburzono je w 2005 roku. W jego miejscu stanął biurowiec, który mieści Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a także nowoczesne kilkusalowe kino. Po starym kinie zachowała się nazwa, a zdemontowany neon możemy oglądać w warszawskim Muzeum Neonów. Ale to nie wszystko. Przez szybę biurowca od strony ulicy Jagiellońskiej możemy dostrzec tajemnicze płaskorzeźby. Rozpoznamy na nich alegorie teatru, architektury, poezji, muzyki, nauki i pracy dłuta rzeźbiarza Stanisława Sikory, współautora m.in. pomnika Braterstwa Broni, czyli tzw. pomnika Czterech Śpiących. Skąd one się tutaj wzięły? Były częścią fasady starego kina. Zostały zachowane jako pamiątka. No i tak to, świat się zmienia, my się zmieniamy, no i Praga się zmienia. W krajobrazie tej części Warszawy, w której zachowało się tak wiele starej architektury, mimo wszystko zniknęło także wiele interesujących obiektów. Dziś przypomnieliśmy sobie zaledwie kilka z nich. Niech chociaż one pozostaną w naszej pamięci.